Uwaga, cześć. Musi, cześć. Ja to chcę zgłosić policji, wiesz, że jest niszczenie w innej flagi. Tak? Polską flagę niszczą. Nie, rosyjską flagę niszczona jest, a w Polsce obowiązują przepisy. A dlaczego? Dlaczego? No, to dawaj, tam mamy... policjantów zgłosić. Dobry. Dzień dobry, tak? Panowie powinni zareagować, bo to jest bezczeszczenie flagi kraju, tak? Z którym nie jesteśmy w stanie wojny. Także zapraszam. I to jest przestępstwo w naszym kraju. To jest przestępstwo w naszym kraju. A druga sprawa, dlaczego tutaj chodzą ludzie w kominiarkach? Państwo nie reagujecie. Proszę, to, żeby to było podniesione. Proszę spisać. Proszę tak, tego pana spisać. Proszę go spisać. Proszę spisać, proszę pokazać, co oni wyprawiają. Tak? Tak. W cywilizowanym kraju to jest przestępstwo. Bez względu na to, czy kochacie ten naród. Czy nie kochacie, nie można takiego czegoś robić. I następnym razem, jak przyjedziecie do Polski, to szanujcie polskie prawo. Bo my nie jesteśmy w stanie, ale my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Wiecie o tym, nie? A tu jest Polska, to obowiązują. Tu jest Polska, to jest polskie prawo. Ale pani bezczeszcza w tym momencie flagę. Przeciwnie barw narodowych każdego kraju. Prosimy o spisanie tego człowieka. Panie policjancie. Halo. Panie policjancie. No jak to tak się rozeszło? Bez niczego? To dlaczego nie podejmujecie państwo interwencji? Bo zaraz wam się rozejdą w tłumie, no. Co to jest? Cześć. Po fladze. To czyli rozumiemy, że nie będzie interwencji? Czyli słuchajcie, kochani, prawo w Polsce się zmienia, możemy flagi, wszystkie, polską i wszystko. Dlaczego państwo nie podjęliście interwencji wobec niszczenia flagi? Ale proszę pana, czyli komu wojnę wywołać? Ale komu teraz panu mandat tylko spisał? Pan nikogo nie spisał. No, teraz sobie zdajecie sobie sprawę, żeby wojnę wywołały? Jeżeli takim będziemy na to wszystko pozwalać, to ci, którzy się bawią za nasze pieniądze, to jeszcze bezczeszczą. Bezprawnie wziąłeś flagę. Prawo wyraźnie mówi, nie wolno takich rzeczy robić. Nie podjęliście interwencji niszczenia flagi innego narodu, innego kraju. Dlaczego państwo nie podejmujecie interwencji? Słucham. Ale proszę pana, pan powinien spisać. Ja jako Polka, jakbym flagę teraz wziął ukraińską, to pan by mnie wziął za fraki i wziął do radiowozu. Co to ma znaczyć? Ludzie kochani, Polakami jesteście, przestrzegacie prawa, co to ma w ogóle znaczyć? Halo, niszczona była flaga, wyptali flagę na waszych oczach, państwo żeście nie zareagowali. Jakie komentarze jesteście? Podajemy dane, numery i wszystko. Ja zgłaszam dzisiaj sprawę za chwilę do dyżurnego. Nie obędzie się to dzisiaj tak, bo wy macie taki kaprys. Skończyło się. Tu jest Polska, tu są jakieś prawa. Tutaj coś nas wszystkich obowiązuje. Jeżeli państwa nic nie obowiązuje, to po co nosicie te mundury? No dlaczego ma pan mundur policjanta i nic pan nie zrobił? Nie przestrzega pan prawa polskiego. Nie przestrzegacie prawa, nie przestrzegacie przepisów, nic. Niedługo będzie za młody. Co wy robicie? Dopiero teraz proszę mi pokazać, gdzie jest ten człowiek. Dzień dobry. Deptana była flaga rosyjska. Przez ludzi. Przez ludzi. Mamy nagranie, na żywo, przez kolejce. Wezwaliśmy. Nie podjęli interwencji w sprawie. Gdy policja była podejmowana, flaga była wdeptana na przejściu. Była reakcja policji. Tutaj mamy nagranie. Dużo ludzi, tak? Bardzo dobrze reaguje się na takie rzeczy. Proszę zgłaszać policji. Będziemy reagować na bieżąco. Ale przez pana nikt nie zareagował, nie spisał tych ludzi, ani nic. Proszę pani, reakcja była, bo flaga była rozłożona wcześniej przy przejściu. Zareagowaliśmy, została zwinięta. Co się z tą flagą potem stało? Nie wiem, widocznie gdzieś ktoś wyciągnął. Proszę takie informacje zgłaszać. Ja rozumiem, ale proszę pana, ja rozumiem. Ale dlaczego ci ludzie nie są spisywani? Dlaczego dane? Nie zostały. I czy będzie prowadzone dalsze postępowanie wobec tych osób? Które są osoby? Te, które to tutaj flagę przez chwilę deptały. To które? Proszę pana, tutaj są państwo, którzy byli na zadania. Też różne zadania. Przede wszystkim zapewnić
Niezakłócony przebieg zgromadzenia. To jest po pierwsze. To teraz jeżeli, tak, to teraz jeżeli ja będę flagę ukraińską, wdepczę ją tutaj, to pan nas puszcza. To też powinien do radiobomby, też będziemy reagować. Poza tym jest ujęcie obywatelskie, tak? Ale wyobraża sobie, dobrze, wyobraża sobie pan w tym tłumie zrobić ujęcie obywatelskie? Przecież zostalibyśmy wyliczowani. Ale jakie ujęcie obywatelskie? Przecież to są policjanci. Bo pani ta zrobi transmisję, ja porozmawiam normalnie, ja robimy pod publiczkę coś. Nie robimy nic. Nie robimy. Tylko bronimy naszych praw. Bronimy kodeksu. Że jeżeli ja lepsząc flagę ukraińską, dostałbym pewnie zaprowadzony do radiowozu, zawieziony na komisariat, wpisany wszystko. Zrobiono by mi sprawę, założono by mi sprawę o znieważenie flagi innego narodu. Zgadza się? No oczywiście. To teraz mam pytanie do pana. Jeżeli ta flaga była tutaj, państwo, w miejscu publicznym, ci państwo widzieli, jak pan wycierali sobie nogi. Nie, a to proszę się zapytać. Tutaj proszę, rozmawiamy. Tak, proszę pana, proszę zapytać. Róbcie swoje, proszę. Nie zbieramy się tutaj. Macie swoje zadanie, przerobić swoje. Proszę pana, dwójka policjantów nie podjęła interwencji. Podjęli interwencję, zgłosili mi. No jestem na miejscu. Dobrze, proszę pana, to są teraz te złote osoby. Chciałbym się dowiedzieć, że pana dzieje. Jest nas tutaj tyle osób. Co? Pana, panu tłumaczę, że to już nie jest policja jakieś rzeczy. Ale co to nagrywacie? Ale przekazaliśmy, proszę pana, przekazaliśmy policjantom, którzy stoją tam. Jeżeli widzieliście, teren jest kontrolowany, należy na wnioskę policji, tak? Proszę jednostka, a która komenda zabezpiecza dzisiejsze zgromadzenie? Komenda miejska. Komenda miejska. Dobrze, dziękujemy. Tak? Proszę bardzo, będzie zgłoszony. Jest monitorowany, są materiały. My też mamy materiał. My też mamy materiał, będziemy zgłaszać. Nie ma to, się wszystko naszego czasu, róbmy swoje. Okej. Prosili, żeby flaga była... Tylko proszę.